Siema, Doma z tej strony. Wtoreczek, drugi dzień w pracy po urlopie. No i co? Tutaj Adrian mi przygotował auto. Jest na ramię. No nie mam nakręcone, jak wyjmował silnik, jak było rozbierane. No bo to każdy wie, jak się rozbierasz. Na każdym filmiku widzieliście. W tym aucie będę wymieniał całą lewą ćwiarę. Taką prawilną ćwiarę. Auto jak wyglądało w całości, tutaj klient je kupił, bo kupił je rozbite. Ale podejrzewamy, że było tak podpicowane, żeby je złożyć do bryły, na handel, żeby się potencjalny właśnie nabywca nie wystraszył uszkodzeń tego samochodu. No może on nie jest groźnie uszkodzony, ale dobrze połamało tą ćwiarę, tak? Jak już tu pewnie z opisu, z tytułu wiecie, jest to Lexus LS600 hybryda, silniczek V8. Moim zdaniem hybryda do V8 nie pasuje, to się mija z celem, V8 to jest V8, tak jak mówię. Jest to 14 rok, niecałe 40 tysięcy km przebiegu. No, chyba już nie ma bogatszego Lexusa jak to, tak? Tu już się ktoś ponaciągał wstępnie, pospawali, tak żeby to w miarę do kupy złożyć i tak jak już mówiłem, nie odstraszyć potencjalnego klienta. Z Adrianem to rozebraliśmy, musieliśmy wiązki targać spod deski rozdzielcze, akurat idą tam, w miejscu, gdzie ja to będę wstawiał. No i dobra, samochód dostał centralnie tu w podróżnicę. To się ześliznęło, przeszkoda, prawdopodobnie jakiś słup, coś. Ześliznęło się po tej podróżnicy, po belce. Poszło w ten fartuch, wyrwało całe zawieszenie i całe koło z impetem wbiło się tutaj. No to wszystko jest, łącznie z podłogą jest tutaj wszystko przemieszczone. Końcówka progu, jak widzicie, zmiażdżona. Cała tutaj góra, no to wyglądało gorzej, tak? No bo to jest rozprostowane, tu poheftowali to, tu poheftowali, żeby po prostu to się wszystko jakoś w miarę w kupie trzymało, tak? Także cała i ta góra jest tu rozwalona, pomiażdżona. Kielich też jest trafiony, nie dość, że jest tu cały wbity, to tutaj ma takie dwie czy trzy fale. Tam się rozszedł. Tam już mastyki wyciściłem, to nie wiem, ale tam był rozszedł się. Tu jest w tym miejscu gdzieś złamany. Podłużnica. Tu jest w tym miejscu. Teraz wezmę lampkę. Dobra, jest lampka. Nie wiem, czy to będzie widać. O! Nie wiem, czy to widać, czekajcie. Muszę sobie to ustawić. W tym miejscu idzie złamanie i w tym. O, ona jest tu cała złamana. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tu idzie zbliżenie, widzicie? No tu cała do samej góry jest złamana, u góry. Kielich już widzieliście. No tutaj to posmarkali na sztukę po naciąganiu. No wszystko tu jest wyrąbane. Także jak to się mówi, będę tu wjeżdżał prawilną ćwiarą. No i jak to super to wszystko dostało, to trochę te drzwi tu górą wybrzuszyło. I to jak pierdutnę to koniem, to wszystko mi powinno teoretycznie wrócić. Że podłużnicy nawet nie naciągałem, bo tak z grubsza przymierzyłem, to no jest poprzestawiane, ale już tutaj nic więcej nie jestem w stanie naciągnąć. Rozprężyć, co oni już zrobili, to zrobili, tak? Tu już wszystko rozwiercam, żeby odjechać. Pierwszy muszę tak, ten element mam rozwiercony cały. Jutro sobie go odbiję, wyjmę, porozwiercam tam. Od ściany grodziowe, od słupka. To wzmocnienie całe tutaj mam odwiercone. To odbiję sobie młoteczkiem i przecinaczkiem i później dotąd do tej części wstawiam podłużnicę z tego względu, że chciałem tutaj ją wstawić. Z tej strony wszystko elegancko, ale z tej strony
tej strony, nie dość, że ten wąs mi później by tu przeszkodził to wstawić, o. Ja się tu już zacząłem rozwiercać i niepotrzebnie, bo będę musiał tu w dół to dalej rozwiercić. To tu podłużnica jeszcze wchodzi wąsem gdzieś dotąd, na 2-3 zgrzewy, także bym miał problem to wszystko. Ja bym jakąś rzeźbę tu odstawił, to bym to włożył, ale zrobimy to jak powinno być. Że wyjeżdżam z całą podłużnicą tam. To tutaj widzicie, nawet się porozłaziło. Tu mastyka była pewnie. Już mam porozwiercane wszystko. Jak widać, że tak, tu fałda, tu dół fałda, dół. Ona to cała jest popalowana, ten kielich. Także tak to będzie wyglądało. To już wcześniej też samochód widać, że miał przygodę, zrobiony jest tak trochę na sztukęce. Miejmy nadzieję, że poprzednicy to zrobili na tyle dobrze, nawet tu widać, że wcześniej w ogóle widać, ale to pewnie tym razem, są ślady po szczękach, macie, widzicie? To pytanie, czy to jest z poprzedniej kolizji, co tutaj jest ta naciągana była podłużnica, czy teraz jak to ogarniali do sprzedaży. O, tak właśnie naprawiają. I to wasło było podobno robione. To jest ta naprawa, na pewno jest wasło wykonywane. Także tak to będzie wyglądało. I tak jak mówiłem, jest to Lexus LS600H. Dobre dla biznesmena, który chodzi w jasnym garniturze. No tu wszystko, no i to jeszcze gdzie trzeba wszystko podnieść, jakoś podnieść fotel z tego względu, że trzeba będzie dywan tutaj do góry dać, no i później jeszcze te drzwi ponaprawiać. Tak to będzie wyglądało. Mam już nową maskę, wszystko oryginały, no i dawca, dawca jest nawet z numerem VIN, żeby nie było, jak już ktoś tam kiedyś skomentował, skąd my czy ja bierzemy części, że ma VIN, samochód ten akurat przyjechał z Włoch. Będziemy z tego odzyskiwać. Już nawet widać, że był przemalowywany. Srebrny, a ktoś go na granat walił. No i dobra, tak to będzie wyglądało. Jutro zacznę kręcić, jak będę robił demontaż z tej świadki, czyli jak już on konia podstawił, będę ją wyrywał. To już wiecie, po tym mam, wiem, że już mam zapowiedzianego następnego Lexusa ISF-a, tego najmocniejszego, z V8-eczką. Też jest dobrze wywalona, prawa ćwiara to tak jest wywalona, że kołem nawet nie dotyka ziemi, no i lewa ćwiara jest też wywalona. Tam będą dwie ćwiary wjeżdżały. Miejmy nadzieję, że ściana grodziowa nie dostała. No jest kilka fajnych projektów na ramę, także będzie się działo. Jak mówię, tego nie kręciłem, nie miejcie mi za złym, ale to będę na kręcie, jak wiązki wytargujemy. Tu zawieszenie zwalam, sanki zwalam, no, no bez sensu, wszystko tam leży pozwalane, pneumatyka cała. Tu ladram sobie w kartonik wszystko poprzygotowywał do powynoszenia. I tyle. Dobra. Widzimy się w następnym filmie. Będę wam chyba codziennie rzucał przebitki z każdego samochodu, co robię. Nie będę kręcił materiału po ileś tam godzin. Tu później siedział ileś tam godzin, bo to bez sensu i pokazywał wszystko. No każdy wie mniej więcej. Będę tylko pokazywał, jak to wyglądało w czasie robót. I co? Jak jest zrobiony samochód, no i coś tam, jakieś ciekawostki będę wam przybity wrzucał. Jaguar w podkładzie stoi. Szczelinki ma, wszystko ma. Także tak wygląda Lexus, ten Jaguar.
to też pokitowane, to trochę porzucało, po ściąganiu nitami też to trochę siadło, ale... Będzie pan zadowolony, już jest klient zadowolony, także to jest najważniejsze. Jak jest klient zadowolony, widzi robotę w trakcie i przed lakierem, że nie ma jakiejś partyzantki czy puszery, a trochę kuciku zawsze musi być. Dobra, pozdrawiamy, a wkrótce pokażę wam fajny samochód po pełnym odrestaurowaniu. Przyjechał z Ameryki w 2011 roku po pełnym odrestaurowaniu. Ktoś dał za niego 500 tysięcy. Sami ocenicie, czy kurwa było w ogóle to warte dać za to 20 tysięcy. Pozdro, do mamy.